Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Country Balls Heroes. Tak, wasza ulubiona gra, której nadal fenomenu nie rozumiem. Nie ma opcji i nie zrozumiem. Dobra kochani, dzisiaj zaczynamy sobie szybką eskalację, jest to bardzo duża mapa. Więc nie wiem ile nam się w sumie zejdzie na tej mapce. Opis scenariusza wygląda tak. Podczas twojej nieobecności na wschodzie Europy odrodził się komunizm. Mało tego. Warszawa została podbita przez ruskie oddziały tatarskie. Wiesz, co masz robić? Pokonaj komunizm i odbij Warszawę. Tak więc zaczynamy nową kampanię. Zobaczymy, ile się tym razem będzie to grała. Dodać, czy znów będą jakiekolwiek bugi. Jest, kochani, pierwsza 49 i ja nagrywam odcinek na dzisiaj jeszcze. Nagrywam odcineczek na dzisiaj. Po klęsce Merkel ujawniono prawdziwy cel Rosji. Rosja próbuje przyjąć fabryki wódki na zachodzie Polski. Pokonaj Wołgograd Motorball. Uratuj Warszawę. No dobra, to ratujemy Warszawkę. Dajcie mnie ratusza, czy ja mam tutaj... Mam tawernę. Trwających oczywiście łączymy, standardowo. Gdzie jest ta tawerna? I ty listy mi jest niepotrzebne. Gdzie jest tawerna bohaterów? Ja jej nie mam. Nie mam jej, kurde. Aj, nie tak to miało wyglądać. Oczywiście ekspy pierwsze. I dzisiaj może sobie, skoro to jest duża mapa, pójdźmy sobie może na coś innego. Tu widać, że Izrael ma ignorowanie pancerza, manę. I też ignorowanie pancerza. A to jest poziom pierwszy. A tutaj jak będzie zwiększa ilość surowców poziomu drugiego. Zwiększa efektywność kopalni drugiego poziomu. Bohater co tydzień generuje dwie jednostki każdego specjalnego zasobu. To może być ciekawe. A weźmy sobie to. Dobra, pierwsze co zajmujemy oczywiście kopalnię standardową. Dojdziesz tu, dojdziesz tu. Polska, brakowało mi ciebie. Wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Dobre. Bardzo, bardzo dobre. Kolejny poziom widzę, że mamy. Teraz drugi sobie wlećmy tutaj. Sobie mogłem zrobić to przed wzięciem czegokolwiek. Kurde, nie pomyślałem. Czy ja mogę zrobić tawernę bohaterów? Bardzo mi się przydała. Dobra, tawerna Mati de Lierball, Lechball i Januszball. Lechball ma oczywiście protestantów. Dobre. Dobra, ale ja bym chciał Januszbala wziąć. Z jakiego powodu? Zdarzenie, pospiesz się. Potęga Rosji rośnie z każdym dniem. Nie ma czasu do stracenia. Rosyjska armia jest coraz silniejsza. No dobra, damy radę chyba. Oddajmy mu wszystkich strzelających. A w sumie wszystko mu oddajmy. Zawsze jakieś jednostki za friko. I ty sobie pójdź tutaj zbierać jakieś główienka. 2000 doświadczenia. W sumie wiecie co, głupio zrobiłem. Kurde, żałuję teraz, bo mogłem teoretycznie iść na zbieranie surowców tym czempionem, a tu iść full attack. Kurde, nie pomyślałem. Zwycięstwo możliwe, ale one są strzelające. Ile tych plumber bali tu jest? No dobra. Kolejna kopalnia. Jakiś artefakcik. Zaraz go obczajmy. Zbieramy expy standardowo. Dobra, czyli dwa punkty straciłem. Kurde, no. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Dobra, idziemy jednak w atak. Szkoda, że tylko się nie da resetować ani z tych rzeczy. Wiem, moja wina. Trudno. Mea culpa. Mea culpa. O, tu SI już chyba będzie myślał, co robi. Dobra, czego potrzebujemy do ratuszu? Mury zamku 2 i żydowskie targowisko. Standard. Lecimy w murę. Lecimy w murę. Dobra, stadion, arena walk. Weź udział w walce o główną nagrodę, tylko najsilniejsi mogą to zrobić. Nie chcę. Czy ja mam w ogóle jakieś czary? Nie wiem nawet. Wszędzie strzelające jednostki, albo jest ich tak dużo, że o matko. Dobra, Januszek. Leć tu. Tędy sobie nie pójdziesz nawet. Dobra, to leć tu.
500 punktów doświadczenia, świetnie. Tu idziemy dopiero, wiecie co, weźmy może to. Więcej tej mapy sobie odkryjemy. Na razie omijamy jak najwięcej walk, żeby nie pustoszyć sobie naszej armii. Tu widać jest kolejny zamek. Zresztą areny walk, kurde. Będzie tylko areny i areny. Dobra, dajemy następną turkę. Kolejne ekspy, trochę majonezu. Leprin, dobra. Ty tego nie założyłeś. Oczywiście zakładamy, to troszeczkę będzie ataku. No nawet nie troszeczkę, bo 6%. 6 punktów, przepraszam. Umiarkowana szansa na zwycięstwo. Trochę mało tych jednostek jeszcze mamy, to prawda. To prawda. Tu jest Temida. Ale to jest amerykańska Temida. Kurde, trochę mi nie wsmakuje, szczerze. Ale dobra. Z braku laku w sumie nie problem. Zupełnie Ameryka. O, nie. To jest Arena Walk. To na razie możemy zostawić ten sierp. A, nic nam to nie dało. Złoty sierp komunistyczny. Co to daje? Sporo statystyk po 6. Fajnie. Dobra, ropę mamy. Więc jest elegancką. I tak, co my teraz musimy kupić? Idziemy na mury zamku, poziom drugi. Za chwilę będę próbował się rozbudować w jednostkach Wizard, to już jest kolejny dzień. Chciałbym sobie troszeczkę jeszcze ogarnąć jednostek przed nowym tygodniem. To mi niepotrzebne. Idziemy tu. Rosjo. Tu nie mamy szans. Chociaż nie, jest możliwa. Ale ja bym dopiero poszedł w następnym tygodniu, w sumie, wiecie? Nie uważam, żeby nam teraz walki były potrzebne. Tyle ekspów leci. Dobra, tu już jest walka. Tutaj mamy większe szanse. Tu już mamy większe szanse, więc ja bym sobie tutaj podleciał naszym głównym bohaterem i ogarnął co po niektóre rzeczy. Dobra, brakuje nam jeszcze żydowskiego targowiska, ale my już teraz idziemy full na jednostki. Potrzebujemy ich jak najwięcej. To tutaj jest nowy poziom. Troszeczkę jest ten nowy poziom też nie zrobiony dobrze. Dobra. Następna turka. Weź sobie to. Węgla. Dobra, fajnie. Wszystko pięknie, ładnie. To nadal jest problem taki, że my w sumie mamy mało jednostek. Kościół Gabena zapotrzebuje. Chuligańska arena. No to nie wyrobimy się. Kurde, trochę zaspałem. Troszeczkę zaspałem. Dobra, tłum protestujących. Kupmy wszystko, co się da. Nasz wywiad donosi, że Chińczycy wykonali swój ruch. Rozbili swój obóz na zachodzie Ukrainy. Może warto ich powstrzymać. Ej, ty... Ojej, przepraszam. Aż mnie kaszel złapał. Ja to postaram się wyciąć, ale nie obiecuję. To jest troszeczkę takie, kurde, na czasie. Naprawdę, to jest na czasie. Strasznie na czasie. Aż za bardzo. Jestem jeszcze lekko przeziębiony i tak, kurde, chrycham non-stop. Chrycham. No dobra, tutaj się już niestety nie ruszymy. Dom hydraulika, no dobra. Teraz będzie kolejny tydzień i ogarniemy sobie jeszcze jednostek, o ile to działa, tak jak w Herosach oczywiście. Działa. Teraz możemy się tłuc. Czuję się pewnie znacznie, więc jest easy. No tu żadnych jednostek strzelających nie ma oprócz tych trzech, ale te trzy to tak 2 na 10 bym powiedział. Już tu tyle jednostek nie potrzebujemy aż. No i dobra. Prawdopodobna. Tutaj jest troszeczkę. No to chodźmy na łatwą.
początkową pierwszą walkę. Witaj, Polsko, czego chcesz? Przyszedłem do pracy. Jezus, Polsko, odejdź. I tak przyszedłem. Dobra, to są milej, więc bez problemu. Ojej, dobra, jeszcze krytyk ładny wpadł. Więc tury. Koniec. Atakuj. Wejdzie kryt? Nawet nie musiał. No to serio było easy. Ekspy, śmieci inne. I lecimy sobie tu w dół. No jeszcze te w sumie polskie plumberbale sobie zrobimy. Tamten niech siedzi, bo on i tak nie ma gdzie chodzić, więc to nam w sumie nic nie daje. Żydowskie targowisko, robimy ratusz standard na maksa. Dobra. Ale w ogóle jak tam prawdopodobna. Może być ich dużo. Polsko, stoimy tu, gdzie stał admirał. Ty stoisz tam, gdzie stało ZOMO. O ty kutasie, lepiej odpowiedz, gdzie jest krzyż. Obrażasz papieża? Przygotuj się na skopany tyłek. Dobra, mamy o papieżu. O kurka, wódka. Dobra, trochę ich jest, ale mamy 81 jednostek, więc to raczej nie będzie problem. One są dosyć weak. Ale mają sporo movement speeda. No dobra, to mi się nie podoba. Astka? 15 easy. Easy. Krytyk może by ci wpadł? Dobra, teraz ich walimy po nosie już. 14? 10, 14. Jest szansa. Kurde, źle zrobiłem. Teraz się ruszy, go zaatakuje. Jeden. Nie panikuj. 13. Mamy księgę zaklęć? Mamy nawet heala. Ja chcę bez strat. Dobra, 6. 0. Dobra, easy. I bez żadnych strat. Ekspy lecą. Dobra, kolejny poziom. Tu jakieś śmieci. Możemy kupić ratusz? Możemy. Czyli już mamy ratusz na maksa, rozumiem. Tak. Tu standard sobie lecimy w atak. No, to SI się naprawdę kręci. Są strzelające. Ale zwiększa moc. Polsko, czy wiesz, czemu jest tak dużo żartu po Polsce, tak mało Rosji? Nie, Polska silna. Ponieważ Rosja to nie żart. Kutas. Dobra, tylko tak. Tu jest problem taki, że my musimy jak najszybciej się dostać do tych jednostek. Pytanie, które z tych jednostek mają najwięcej ruchu? 5, 3. No to już mamy odpowiedź. Mamy już odpowiedź. Pierwszy atakuje piąty. To jest ten. Już cię nie ma. Pięknie. Easy. To mapka. Jaki ładny gryt. Dobra, przejdźmy się do przodu. Walimy w tego. Już nie mają jednostek strzelających w sumie. Oddaj. Pięknie. Kurde, jeden? No dobra, jednego przeboleję. Easy. Zawsze to większa moc. Jeden do umiejętności. A właśnie, ty masz przecież ten sierp. Dobra. To my się tutaj przejdziemy. Złapnij się z nim. Daj mu ten sierp, bo ty i tak nie walczysz w sumie. Polsko, to miejsce jest otwarte tylko dla tych kulek, które mogą latać w kosmos. Polska może w Wikipedii, więc Polska może iść wszędzie. A,
defensu 4, więc luz. A nie są mocne. Znaczy są mocniejsze niż te zwykłe, aczkolwiek nie jest, nie ma tragedii. No mają ile? 5, czyli tak samo jak Plunder. Ej, dobra, jakoś się was dużo zrobiło? Ej, was tak tyle było? 5. Pyk, 1, no easy. Znaczy easy, nie easy. Lipa. Dobra, będziemy ich teraz atakować. Kurde, sporo ich tu jest. Dobra, zaczekaj. Nie, to nic się nie da. 4, 4, 5. 5. Kurde, 4. 2. No nie, no. Tak wam powiem szczerze, tak mi się to zbytnio nie podoba. 1. Dobra, wyleczymy cię, spokojnie. 1. No ty gnoju. 2? O ty fiutku mały. 3. O nie, tak to być nie będzie. Idziesz. Za hordę. Możesz go uleczyć? Możesz go uleczyć. Dobra. Idziemy na 0. Pyk. Udało się. Dobra, chuligańska arena, to już lecimy sobie bez problemu w jednostki. Mamy już zapewnioną kasę, więc to nie jest żaden problem. No, dobra, no tak, chcemy ten pasek. Chcemy sobie zyskać manę. Tu jest w sumie majonez. Ej, dobra. Tu jest walka łatwa, szkoda, że one się nie mogą przyłączać. Obrażasz papieża, przygotuj się na skopany tyłek. No i standard. Rush. Rushujemy. Prawą rush. Po francusku. No naprawdę? Ale scam. Ale scam. 1. Już ty gnoju, 2. No i wpierdziel, i do lochu. Dużo masz tej many? Dużo. Się nie poddajemy. Pyk. I po 0 dawać majonez. Weź ten majonez. Kościół Gabena, dobra, czyli już jednostki jako tako będziemy mieć na następny tydzień, więc spoko. Już będziemy mieć dwie jednostki strzelające, więc fajnie, podoba mi się to. Już się zaczyna robić ciekawie. To tu dwie jednostki majonezu, trochę expo sobie ogarniemy, jeszcze więcej. Zastanawiam się, czy by sobie nie pójść tu. To jest niby 3 punkty, no nie jest dużo. To jest 20%. Przekonali mnie. A to aż 2 punkty. Fajnie, fajnie. O, dobra, tu jest kaska i jest kolejna ropa. I są dosyć easy jednostki. To nam na razie nie jest potrzebne, więc nawet tutaj nie lecimy. Nie jest potrzebne. To nie bierzemy. Dobra, statua króla Januszka. Fajno. Bierz tą kasiutkę. Ekspy zawsze na propsie. No i idziemy tu. Możliwa. Czemu przestałeś czyścić toalety? Polska silna. Polska już dłużej nie będzie czyściła toalet. O Boże, znowu się zaczyna. Polska nie czyści toalet, proszę was. Dobra, to są znów milej, a mają 4 jednostki ruchu. Ace mają dosyć sporo defa, prawda? Prawda, 25. To mają 15, a te to już w ogóle 9. No, troszku was jest. Troszku was jest. 5, 5, 7. 4 jednostki. Oj, kurde, będzie ciężko chyba. 2, 2. Teraz 2, 3, 4. Jeszcze nie dojdą.
Jeszcze nie dojdą. Pustka. W sumie mogłem, nie wiem, dać większy atak czy coś? Nie pomyślałem. I robi się teraz nieciekawie. I to bardzo. Zabijesz trzech, dwa, trzy. Dwa, cztery. Dobra. Cztery, pięknie. Tu szóstkę walnąć w tą czy w tamtą? Kurde, cztery. Coś do ataku? Linia czaru? To jest jaka linia czaru? Nie wyjaśnili. No teraz mam naprawdę problem. No kurwa, jaja sobie robicie? No, ej, kurde, no ta gra jest zbugowana. 2-2. Pustka też się ruszy. Ale będzie teraz pogrom. Wrześnie winiątek. Kurde, nie tego chciałem. Tego wolałem. Oddaj. 8. Oddaj. To czwórka zada niestety. Dobra. Jednego jestem w stanie stracić w sumie. Czwóreczkę, pyk. Dobra. Jeden trudno. Tak nie było źle. Oczywiście ekspy, siorki i inne pierdołki. Tego już nie weźmiesz, tak? Trudno. Starski stadion, bierzemy wszystko jak leci. Najwięcej jednostek, ile się tylko da. Zaraz będzie siódmy dzień, to już może sobie kupmy te jednostki, żeby potem znów nie było tego problemu, że nam nie zaliczy tygodnia. Seria w ogóle wódki potrzebuje. Dobre. Dobre. No żebyśmy mieli, kurczę, ostatni poziom, a tak to dupa. Daliśmy w to niepotrzebnie. Ale faktycznie, prawda jest taka, że Polska jest tu OP, jeżeli chodzi o rozwój jednostek przynajmniej. No tu jest jakieś przejście, dobra, to będziemy się tu kierować. Będziemy się całkowicie tutaj kierować. Mury zamku poziom trzeci. No i tak już nic nie zrobimy, ale przynajmniej... Polygon Balls będą lepsze, czy lepsze, więcej. Ale jak było 8, tak jest 8, więc nie rozumiem. No i to jest nawet nieopisane. A, 14 na tydzień, tu jest 8 wpisane. I kolejne bugi. Dobra, nowy tydzień, kupujemy jednostki. Pól na propsie. Strzelających bardzo mało idzie. Tu Polska, jeżeli chodzi o to jest straszna lipa. Tu jest straszna lipa, jeżeli chodzi o polskie jednostki, naprawdę. W sensie strzelające. Reszta jest spoko. Reszta jest git. W ile tur dojdziesz? Dwie. Nawet trzy, można powiedzieć. Dobra, kopiec węgla, jednostki kupione, reszta git. Przestań. Czemu ja mam dwuklika włączonego? Mamy szansę. Dobra, pierogu więcej niż my. Macie, nie macie, spoko. Ile wy tam byście nie mieli, to macie. Poziom drugi jednostki. I to jest ten poziom, prawda? Nie, to jest pierwszy. Drugi jest ten. To sporo, 45 defa. Was kurde w domu biją. Czekajcie, to są jednostki komunistyczne. Więc mógłbym sobie to użyć w ten sposób. I od zera. No mają tylko 4 punkty ruchu, więc bez problemu 3 tury możemy ich wystrzelać. No to piątka tutaj będzie. Zobaczymy. Pięknie! Bezkryta.
Dobrze. Fajnie. Defujemy się na maksa. Niech one sobie podchodzą. Cztery, pięć. Pyk. Wystrzelane. Dwa niestety. Ale to jest... Jest ich w tej chwili już mniej, więc jest git. Dobra, zaczynamy rzeź. Zabijesz dwóch? Zabijesz. Czwórkę zabijesz? Czy cztery? No ryzyk. Tutaj dwójka. I tu jedyneczka. Żadnych strat. Fajnie. Dobra. Większy poziom bohatera, świetnie. Więc co? Jednostka czwartego poziomu tutaj niespotykana w tej chwili, więc pójdźmy troszeczkę na atak. Odwiedzone? Nie, to nie jest odwiedzone. Dwa koła, świetnie. Dobra, Januszku, oddaj jednostki. Oddaj panu jednostki. O tak, to lubię. Co możemy w ten sposób zrobić? Pyk, plamberki. A jako śmietnik to możemy również zrobić to w ten sposób. Nie przeszkadza. Dobra, spróbujmy. Co to jest? Nie mam pojęcia. O kurde. Ja mam save? Nie mam. Nie mam, nie mam, mam jak zrobić rasza, dobra. Nie, nie mam, mam. Mam czy nie mam? Rush B. Uff. No o, to będzie ciężkie. Same strzelające, cholera. No ale kapitaliści z komunistami, czy to jest nie fair? Lecimy do przodu. I tu ich zablokujemy. To jest 3-5. No, one są znacznie gorsze. O kurde, dobra, jest problem. Będą straty. Au. No, będą straty. Już straciliśmy wszystkie jednostki, które chyba dostaliśmy. No, ewidentnie. Będą straty to mocne. O kurde, 7. O kurde, 7. Dobra. Panu to już dziękujemy. No, 2-8. No, jakbym wiedział, że to będzie taka lipa, to bym się chyba tu nie pchał. Pyk. 24-13. No, to ta mida to jest tutaj tak potrzebna, jak nie powiem co. Dobra, straciliśmy sporo tych, no niestety, ale nic na to nie poradzę. Prawie 20 plumberów, no ale kasy, sporo, expa i tak dalej. Ale bez szału i bez rewelacji. Bez szału i bez rewelacji. Miałem się jednak przed tutaj. O właśnie, mana i dopiero możemy iść. I dopiero możemy iść. Ludzkie targowisko? Nie, no kopiec węgla. Drugi poziom zawsze na propsie. Dobra, zbieramy resztę pierdzielnika. Oczywiście nie wzięło mi go, nic nowego. Ale mamy nowy talent. El Talento. Mark's Ball Follower. Dobra, to już było. I to będzie już na ostatek w sumie. Dobra, walnijmy tutaj. Dwie sztuki. Cztery. Fajno. Wyklijmy sobie husarią. Co do mnie strzelasz, gnoju? Oż ty dziadu.
Ale to już same dwójki dostawały. Krytyk jeszcze? Może, że Husaria ma tyle defa i tyle życia. Oni mają strasznie duży ruch początkowy. Dobra, tniemy ich. Pyk. 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 I pyk. 200 DPS-a, sporo. Dobra, strat 0. Trochę majonezu, trochę expów. Standardowo. Dobra, ale moi drodzy, na tym sobie zakończymy nasz tutaj grydołek. Zaraz kolejny dzień? Nie, jeszcze nie. Dobra, mury mam już na maksa, prawda? Prawda. Zostało nam już tylko troszeczkę jednostek do zbudowania. W sumie jedna jednostka i żydowskie targowisko na koniec. I zamek będziemy mieć na full zrobiony. Ale moi drodzy, to już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Linki do Discorda, jak i harmonogramu macie w opisie, ewentualnie w tej wstępce, która była przed chwilą. Tak więc trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!